eventy, zagraniczne wyjazdy, współpracę z największymi i najbardziej znanymi markami. Tak, to wszystko jest możliwe przez Instagram, a dziś ja Wam dam kilka wskazówek, dzięki którym możecie to osiągnąć. Więc moi drodzy, zapraszam na kolejny film na moim kanale. Okej, więc zaczynamy. Jak się wybić na Instagram? Dam Wam 8 wskazówek, dzięki którym wybijecie się na Instagramie. U mnie zadziałało, mam teraz już 27 tysięcy obserwujących i dzięki temu mogę współpracować z mega fajnymi markami, tworzyć ciekawe kampanie i przede wszystkim uczestniczyć w fantastycznych wyjazdach. Pierwsza złota zasada to publikuj regularnie. Może Wam się wydaje, że to jest taka bardzo błaha zasada i każdy o tym wie, ale uwierzcie mi, że jeżeli nie zmotywujecie się, aby dodać zdjęcie regularnie lub jakiś filmik, to obserwujący po prostu odejdą do kogoś innego. My jako twórcy jesteśmy od tego, aby dawać rozrywkę. Przede wszystkim rozrywkę. Oczywiście są też kanały bardziej naukowe, ale zazwyczaj są te rozrywkowe. Czyli jeżeli ktoś wchodzi na nasz profil i szuka tych ciekawych rzeczy, tych rozrywkowych treści, to gdy ich nie znajdzie, to co zrobi? Pójdzie po prostu do kogoś innego. Więc jeżeli nie będziemy publikować regularnie, to nigdy nie osiągniemy czegoś dużego na social mediach. Kolejna zasada to publikuj w odpowiednich godzinach. Ja mam taką złotą zasadę i teraz Wam ją zdradzę, że publikuję rano od 9 do 10, a wieczorem od 18 do 20. Pomyślcie, kiedy Wy wchodzicie na Instagram i kiedy najwięcej przeglądacie. Ja właśnie wchodzę w tych godzinach najczęściej i dlatego wtedy publikuję. Oczywiście możecie teraz pomyśleć, że przecież ja wchodzę przed snem o godzinie, załóżmy, 22. No tak. Ale czy mi się jeszcze wtedy chce coś skomentować, czy coś zobaczyć? No nie bardzo. Dodatkowo nie wszyscy wchodzą o tej 22, bo na przykład chodzą wcześniej spać. Dlatego jeżeli wejdą rano, to ten nasz post dodany późnym wieczorem może zginąć w gąszczu postów dodanych już rano. Kolejna bardzo ważna zasada to publikuj to, co sam chciałbyś zobaczyć. Mnie interesują podróże, więc z chęcią wchodzę na profile podróżnicze. Dodatkowo interesuję się modą, więc jeżeli znajdę profil, który łączy podróże i modę razem, to na pewno tam zostanę. Dlatego właśnie tak jak powiedziałam, interesuję się podróżami, modą oraz zdrowym trybem odżywiania, dlatego publikuję takie treści. Ty tak samo, jeżeli na przykład interesujesz się sportem, to publikuj o sporcie. O tym, w czym czujesz się po prostu dobry. Obserwujący na pewno to zobaczą, znajdziesz swoją niszę, swoje grono odbiorców i na pewno zostaną z Tobą na dłużej. Zasada numer 5. Planuj. Spontaniczność to jest coś, co bardzo się ceni, ale niestety nie zawsze jesteśmy w podróży, nie zawsze nam się chce, albo nie zawsze możemy coś ciekawego pokazać. Dlatego tutaj wchodzi planowanie. Zaplanujcie sobie na przykład, kiedy robicie unboxingi, kiedy pokazujecie jakiś fajny przepis, kiedy pokazujecie, jak tworzycie swoją stylizację, jak ćwiczycie, czy coś w tym rodzaju. Zróbcie może serię poradników. Ja bardzo lubię poradniki. Świetną stroną do tworzenia takich rzeczy jest Canva. To jest program online i możecie go użyć, kiedy chcecie. Zasada numer 6 jest połączeniem zasady numer 5, czyli rób tak, aby nigdy nie było Cię mało. Staraj się, aby na Instastory, bo przede wszystkim chodzi mi o Instastory w tym kontekście, zawsze coś było dodane. Dzięki temu też będziesz się wyświetlał na początku. I wtedy odbiorcy będą w Ciebie wchodzili, w Twoje Instastory i będziesz ponownie się wyświetlał na początku. Więc tak to działa. Jeżeli boisz się, że danego dnia po prostu nie masz nic ciekawego do pokazania, nie masz nic zaplanowanego, to uwierz mi, że najprostsze rzeczy, które robisz dla obserwujących, mogą wydać się interesujące. Jeżeli jesteśmy już w temacie Instastory, to wchodzi rada numer 7, czyli mów. Mów, a najlepiej pokazuj też swoją twarz, żeby po prostu złapać kontakt, żeby obserwujący nie mieli wrażenia, że oglądają robota. Zasada numer 8. Używaj hashtagów.
Pod każdym zdjęciem, pod każdym postem możesz użyć 30 hashtagów. Pomyśl o tym, że jak ktoś ma Cię znaleźć? Jest miliony, jak nie miliardy profili na Instagramie. Jak ktoś ma trafić idealnie na Twoją stylizację, nie wiedząc nic o Tobie? No właśnie, nie trafi. Dlatego jeżeli chcesz zyskać nowych obserwujących, używaj hashtagów. Te 30 hashtagów to każde słowo skarb i klucz, dzięki któremu możesz zyskać potencjalnych odbiorców. Zadaj sobie teraz pytanie, czy Ty nigdy nie wchodziłeś przez hashtag, szukając na przykład inspiracji paznokciowych albo inspiracji jakiś na bal czy stylizacji? Właśnie, dlatego używaj hashtagów, dobieraj je do swoich zdjęć i dzięki temu przede wszystkim obserwujący przychodzą. Ja z tych rad naprawdę korzystam i powiem Wam szczerze, że przyniosły efekty, dzięki czemu podpisałam wiele ciekawych współprac, dzięki czemu na wyjazdach zagranicznych też mogłam współpracować z fajnymi miejscami, uczestniczyłam w ciekawych eventach i znalazłam przede wszystkim swoje hobby, dzięki któremu nie jest nudno. Dajcie znać, jak Wy działacie na Insta, czy macie swoje takie złote zasady albo rady i dajcie znać, czy te Wam się sprawdziły. Więc moi drodzy, do następnego filmu.